Panowie, ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem znajomy Królikaty z Hearts of Iron 4, kampania Państwa Islamskiego. Wypowiedzieliśmy wojnę ostatnio Mozambikowi oraz Zambii. Może tylko jeszcze wspomnę na momencik, że była aktualizacja do HOI, do Hearts of Iron 4. I niestety ten save, znaczy modyfikacja jest już zupdate'owana do wersji 1.2, ale niestety ten save nie działa na 1.2, więc powróciłem do wersji 1.1. I będziemy kontynuować tej starszej wersji. Crashuje mi na jak włączę nowszą wersję, więc no, nie ma bata, żebyśmy zagrali na tej nowszej. Nie wiem czemu, ale nie ma bata. Dobra, wracając do tematu. Walczymy z Mozambikiem i Zambią, bo problem jest taki, że mamy cholernie słabe zaopatrzenie. Zaczęliśmy naprawiać tutaj drogi w Tanzanii oraz zaczęliśmy już budować nowe, ale to troszeczkę potrwa. Ja jednak tutaj widzę, że Mozambik ma bardzo fajną linię brzegową i można by... Wow, nawet mamy port koło stolicy. Ej, mam pomysł. Dobra, potrzebuję kilka dywizji. Powiedzmy, że co to za dywizje? Potrzebuję 10 walecznych dywizji, więc weźmy dwie stąd, odrzućmy. Tu mamy 8, to będzie 10 pięknych dywizji. Pięknie. Ale bym generała zrekrutował. I chyba tak zrobię, mogę wam nawet zrekrutować generała, to by było niegłupie. Dobra, to ja tak, bo proszę was do tej prowincji wszystkich, czemu nie możecie przejść, bo co? Tak, wiem, że nie macie rozkazów, generalnie to chcę, żebyście popłynęli do tego portu, tak, do tego portu popłyniecie. Bo będzie problem z tą wojną, bo oni mają dość duże siły, a ja mam duże problemy z zaopatrzeniem i... zaopatrzeniem, jeżeli chodzi o dostawę zaopatrzenia dla żołnierzy oraz jeżeli chodzi o wyposażenie armii, bo też nie, chociaż widzę, że tutaj mamy tylko na broni jesteśmy całkiem nieźle, na artylerii też w miarę dajemy radę. Jak to wygląda? A nie, dobra, widzę, że już zaczynają problemy rosnąć, bo mamy duże straty w walkach. I czemu przegraliśmy właśnie w jakiejś prowincji? Czemu ty się, chłopie, tu rozchodzisz? To nie jest twoja linia frontu. No dobra, może jest, częściowo jest, no dobra. Możemy sobie wybrać cel narodowy, więc ja sobie wybiorę w końcu tą edukację reformy, znaczy edukację reformy, reformy edukacji, która nam zmniejszy czas badań 1%. Niby 1%, ale zważywszy, że mamy z racji tam dżihadu i innych pierdół plus 41%, więc każdy procent się liczy. Widzę, że też się odbijemy, no ale pewnie dlatego, że nie mamy zaopatrzenia, no i to wyposażenie jest na dość kiepskim poziomie. Trzeba by to jakoś inaczej zrobić. Jak idzie produkcja czołgów? No, duże zaopatrzenie. Samolotów nie robimy. Może usuńmy te liny, bo linie produkcyjne samolotów, bo one są kompletnie nam niepotrzebne i tak z nich korzystamy, tak? Usuń. Okrętów nie robimy, bo szkoda nam surowców. No, ale mamy 93 fabryki zużyte. Tu widzę, że nas atakują i mogą się przebić. Rany, Julek, co tu się dzieje? Dlaczego? Jakim prawem to się dzieje? No nie, musimy naprawić te drogi, bo będzie dramat. Mogą za nim wypowiedzieć im wojnę, mogą naprawić drogi. No, to był błąd. Przede wszystkim... A tu nie mam czołgów, prawda? Bo ja te czołgi potraciłem tam w walce, one mi się roz... O, tutaj widzę, że mogę wystawić, prawda, mam zielone dywizje, ale wystawmy 8 dywizji czołgów. Dobra, o to chodziło, panowie, dobra. Jedziecie do portu, z portu was przeniesiemy. Wy się też tam transportujecie na południe. Dobra, transportujcie się na południe. Nie wiem czemu, ale mam wrzucone dzienne save'y i to mi się nie podoba, bo powinny być miesięczne. Nie wiem czemu mam dzienne i dlatego mi cały czas save'uje. Ja się zastanawiam, o co chodzi. No dobra. Czemu by stąd... Tak, lol, my przegraliśmy. What the fuck? Jakim cudem to się stało? Straciliśmy prowincję. Halo, posiłki. Nie no, musimy naprawić drogi, bo będzie dramat. Będzie ewidentnie dramat. Kiedy to się naprawi? 24. Ej, to niedługo, tak? 24, mamy 17, dobrze patrzę, ej, to nie głupie, tu zaraz też się zrobi 30, tylko że właśnie zajmie nam prowincję, cholera jasna. No ale też mamy całkiem spore siły, no i nic dziwnego, ale tutaj widzę, że się przebiliśmy, ładnie, no ale to jest no, nasz generał Koza, który nam wygrał tą pierwszą wojnę, znaczy te pierwsze trzy wojny, które tutaj toczyliśmy. Okej, posiłki zaraz dopłyną, to jest 10 dywizji, które właśnie płynie sobie, super, chodźcie tutaj. Kolejne dywizje, które tam dotarły. Bardzo, bardzo fajnie. Okej, ale widzę, że to już powoli... Wow, czy my się znowu wycofujemy? Co ty, chłopie, robisz? Przede wszystkim... Okej, mamy kolejną technologię do deszyfracji i to będzie już przedostatnia, bo ostatnia nam się właśnie robi. Dobra, to możemy zacząć robić... kawaleria... Może coś tutaj z dolnej półeczki, na przykład lepsze uniformy, jak najbardziej nam się to przyda. Daj mi połowę i przeszli do portu, bo jak stracimy port, to będzie dramat. Tu widzę, że ładnie puszujemy, chciałem powiedzieć, ale tu widzę, że linie frontu się popsuły i dlatego ładnie puszowaliśmy. Ty masz ten front, chłopie, to jest twoja działka i ty masz zająć się Zambią. To jest Zambia, tak?
bo już nie pamiętam, tyle tych dziwnych krajów, tak, Zambia. Były kolonie, była Francja, była, kurde, Wielka Brytania, kawałek Belgii i był problem. A teraz narobili tego, że aż oczy bolą. No dobra, tutaj się obronimy, tutaj chyba nam atak się powiedzie, to dobrze, tutaj atak się raczej nie powiedzie, ale to dobrze, mamy tylko utrzymać port, to jest na razie główny plan. Tu mamy jeszcze dywizję, ale nawet nie mogą wejść do akcji, bo nie ma zaopatrzenia. Drogi się miały naprawić i... 27 teraz, no dobra, trochę walczycie, to macie rację. Z czym jest problem? Tu też jest braki zaopatrzenia, czy co? Nie no, tutaj zaopatrzenie ładnie płynie. Cztery dywizje płyną kolejne, super. Może wrzućmy czwóreczkę, bo zanim one dopłyną, to troszeczkę potrwa. Chciałem tutaj zrobić parę desantów tutaj oraz tutaj możemy spróbować, to by było niegłupie, żeby się tam zdesantować. No dobra, tutaj się wbiliśmy do jednej prowincji. Tu są cztery dywizje, mógłbyś spróbować, chłopie, tutaj się wbić. Ale chociaż, nie, rób jak uważasz, bo linia frontu jest naprawdę niestabilna. Chociaż widzę, że masz na żółto, a ty masz na czerwono. Jakby co, tu jest 10 dywizji w odwodzie, ale... No nie ma zaopatrzenia, trzeba te drogi naprawić, żeby te dywizje mogły tam wejść. Okej, kolejną drogę naprawiamy. No, ale już zaopatrzenie powinno lekko skoczyć w górę. No jest, lekko w górę poszło. Ale to jest cały czas za mało. Tutaj widzę, że powoli się odnawiacie, super. Te dywizje płyną. Dobra, wybierzmy wszystkie i dajmy wam rozkaz desantu stąd. Macie się desantować. Tutaj. Nawet jeżeli te dywizje się odbiją od stolicy, będę musiał je wycofać, to na pewno Mozambik będzie musiał trochę dywizji z północy ściągnąć, a to na pewno... widzę pustą prowincję. Holy motherfucker. Dobra, poproszę tak, pauzunia, bo tu jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Wejdź proszę ja ciebie do tej prowincji, bo jest pusta, więc trzeba takie okazje wykorzystywać. Czy my się tutaj przebiliśmy? Nie, widzę, że część dywizji się jakoś dziko wycofuje, nie wiem dlaczego. Tu widzę, że atakujemy 15 dywizji, nie wiem dlaczego, chłopie, czy ty masz agresywne ataki? Nie no, macie wszyscy bardzo defensywne ataki, atakujesz 15 dywizji, przecież ty, chłopie, nie masz sił. Okej, czy czołgi już dojechały? Czołgi dojechały, dlatego nie zauważyłem. Dobra, czołgi również do tego portu poproszę. Wam by się przydał generał, nieprawdaż? Prawda, że nowy generał, proszę. Generał Jamal Ibn Umar. Mam nadzieję, że nie, że przeżyje tą wojnę. Aha, szalicie żart? I Umar przeżyje wojnę? No właśnie. Dobra, tu widzę, że atak się nie powiedzie, tu się obronimy, tu mam nadzieję, że te dwie dywizje zdążą, zanim jakaś inna dzika dywizja się pojawi. Te dywizje są w odwodach, super, no i to mi się podoba. Chłopie, ty zamiast atakować te 32 dywizje, ja bym się skupił na tej szóstce, nieprawdaż? Myślę, że to jest lepsze rozwiązanie. Dobra, daj mi połowę tych, ale tu już dosłownie. Dobra, ale 56 lepiej wygląda niż na czerwono 30. No ale nie wiem, jak ty to uważasz. Się raczej obronimy, to jakieś kontrnatarcie leci, tu nawet jest szansa się przebić, to jest dobre, tutaj też raczej się przebijemy, właśnie się przebiliśmy, okej, o to chodziło. Bardzo dobrze. Kiedy ten desant będzie gotowy? Za 70 dni, Jezus Maria i wszyscy święci. No dobra, czy czołgi dopłynęły? Czy czołgi płyną? Czołgi płyną, super. Aha, i trzeba ci wybrać, możesz się desantować? No właśnie, nie możesz się desantować, bo nasza kochana flota pływać zawsze nie tam, gdzie trzeba. No i w tym jest zawsze problem. Okej, twoim nowym portem, kochanie, będzie ten port, tutaj. I masz search and destroy tutaj, tutaj i tutaj. No i powodzenia. Macie sobie poradzić, na szczęście oni żadnej floty nie mają, więc nie będzie problemu. Dobra, tutaj się jedną prowincję przebiliśmy, super. Cały czas pracujemy nad tą infrastrukturą, żeby to pomogło troszeczkę. Dobra, widzę, że powoli nadganiamy. Czołgów znowu potrzebujemy, masakra, ile surowców. No, mógłbym niby sprowadzać te surowce, ale... Oj, wyrzucą nas stąd, jak nic nas stąd wyrzucą. No szkoda. Wbiliśmy się, ale zaraz się odbijemy. Chociaż jakbyś tutaj dostał troszeczkę posiłków, tutaj byś dostał posiłki. Ty atakujesz 6. Tu 9 dywizji atakuje, naprawdę nie możecie się przebić? No dobra, ale coś tu wygląda. 17 na 70. No poczekamy troszeczkę, ale spokojnie, czołgi już jadą, czołgi zaraz zrobią tam kitak. Taki wpierdziel tam zrobią. No i niestety się wycofaliśmy. No szkoda. Ale czasami tak bywa. Chociaż nie, dobra, nie atakuj, bo nie ma sensu. Po prostu stój tutaj i pilnuj linii frontu. Dobra. Tu jest 3 dywizje, tu są 12, oni mają 6, 17 dywizji, no fajnie. Dobra, na razie linii frontu nie tracimy, ale mamy asa w rękawie, czyli ten desant, który niedługo się powiedzie, no i czołgi, czyli taki nas drugi as, tylko że one pewnie też nie będą mogły wejść do walki, bo nie ma zaopatrzenia. Dobra, daj mi, chciałem wybrać 4 dywizje, halo. Nie ciebie, chciałem tak. 4 dywizje, wrzucisz mi do tego uśmiechniętego pana, który sobie nie radzi. I podeślesz je do linii frontu. Czy one będą mogły tam się przedostać jakoś? No dobra, niby pojechały, no niby coś.
Dobra, teraz ty. Ty masz 24 dywizje, ale u ciebie 5 dywizji nie walczy, tak? Więc wybierzmy te dywizje, odłączmy je od linii frontu, tak? Dziękuję. Właściwie to bym was gdzieś wycofał na północ, żebyście mi zaopatrzenia tutaj nie zżerali, bo w ogóle się jesteście nieprzydatni. I dołączyłbym te 4 czołgi do tej armii, super. Niech się przygotują. Okej, tu widzę, że jakieś obrony lecą. Ubroniliśmy się? Tak, obroniliśmy się, ale... Aha, te dwie dywizje tam idą, dlatego mi pokazywało. No dobra, nie jest źle, nie jest źle. Surowce, mamy gdzieś jakieś nadmiary, needed, needed, wszędzie tu troszeczkę na aluminium mamy nadmiar. Wow, nie, eksportujemy, czy mi się wydawało? Nie, nie, cały czas nie eksportujemy, tylko mamy przygotowane na eksport, ale nikt nas nie lubi. Czy ja mam wprowadzonego tego pana, który miał mi zwiększać miesięczną opinię? Tak, plus 15%, nie wiem na jakiej zasadzie to działa, czy inne kraje nas polubią i zaczną od nas kupować. Nie wiem. Mam nadzieję, że to jakoś siądzie. Ale widzę, że jest, nie no, jak Stany Zjednoczone mają do eksportu przygotowanej 1000 ropy, no to nic dziwnego, że nikt od nas nie kupuje, tylko wszyscy biorą od tych burgerów przeklętych. No dobra, tu widzę, że jakieś śmieszne ataki idą, które nie mają sensu. Okej, tu jeden czołg już dojechał, a reszta czołgów, co wy robicie ze swoim życiem? Tu 3 czołgi stoją i nie mogą wejść do akcji, no szkoda. Ja chyba robiłem też cel wojny na tych panów, czy nie? Tak, robiłem też... O, ja robię na nich cel wojenny. Cholera, zaraz trzeba będzie wypowiedzieć wojnę. Halo, halo, policja, tak się nie robi. Ja musiałem się przygotować. Dobra, trzeba będzie jeszcze jedną armię skołować. Oni raczej problemem nie będą. Będzie można ich szybko zająć. Mają kilka dywizji. Ile wy macie dywizji? Wy tych dywizji macie 7. No dobra. No to wszystko to, co się nie mieścicie, czyli te czołgi również odłączymy od armii na razie. Na chwilę tylko, żeby wygrać tutaj tą wojnę z tymi panami. Na razie damy wam nową armię, damy wam tego generała, który miał iść na desant, który podobno umarł, ale żyje, hehe. Żeby on tylko wygrał na szybko tą wojnę, jeszcze sprowadzimy tutaj te 4 dywizje, żeby nie było żadnych problemów, że coś tam, że coś tam, że coś tam. Macie dołączyć do tej linii frontu. Dobra, płyńcie tutaj. Jeszcze jakieś dywizje mamy, jeszcze te 2 dywizje. Dobra, tu macie port blisko, czemu wy tam leziecie? Okej, dobra, mamy zrobioną reformę edukacji, bardzo fajnie. Tutaj kolejny zespół, potrzebujemy infrastruktury, tak? Research time minus 2%, lubię to. Dobra, robimy infrastrukturę. To się zawsze przyda, nigdy się na infrastrukturze nie wychodzi, niech to się na szybko zrobi. Okej, tu 4 dywizje już płyną, doskonale. No chyba 12 sierpnia możemy, znaczy września możemy zaatakować. Dobra, wszędzie na zielono, ale nie puszujemy i to mnie martwi. O, przeklęta infrastruktura. No niby mamy tą 4. logistykę zrobioną, jeżeli chodzi o... Gdzie to jest? Bataliony wsparcia. Mamy już logistykę na 4, szpitale na 4 i to widać, bo MPR nam naprawdę ładnie rośnie w połączeniu z tą reformą, żeby stymulować rozwój populacji. No, ale no widać jednak, że to zaopatrzenie jest masakrycznie zżerane w ogromnych ilościach. Dobra, to cały czas naprawiamy. Dobra, możemy zaatakować Ugandę, tylko że nasze armie jeszcze nie są gotowe. Ty, panie, powinieneś sobie przygotować cel, znaczy plan wojenny typu zajmij wszystko. No i agresywnie. Czy 13 dywizji starczy, czy to będzie jakaś żenada, że przegramy z takim malutkim krajem? Mam nadzieję, że styknie, więc wypowiedzmy im wojnę. To jest 10 dywizji na... ten desant. Dobra, jakby co, to dywizję możemy skądś ściągnąć, więc nie jest problem, jakbyśmy zaczęli z nim przegrywać. Dobra, wypowiedz wojnę, no siema mordo, jesteśmy na wojnie z Ugandą. Super. I co, chłopie, atakujesz, nie atakujesz? Tak, atakujesz. Oni dołączyli do jakiejś tam koalicji, z którą teraz walczymy, tak? Tak, właśnie dołączyli z tą koalicją, no super. Dobra, tu raczej atakujemy, dobra, raczej to wygramy, nie ma o co się martwić. 3 dywizje czołgów, parę dywizji piechoty. Te dywizje piechoty jeszcze tutaj dopłyną. Domeną zorganizowanie będzie zacym. Okej, chłopie, ty masz na zielono plan. Tylko czemu ty nie atakujesz? To mnie najbardziej dziwi. Spróbuj się przepchnąć na siłę. Manpowera mamy dużo, tylko że my będziemy dużo tracić też sprzętu wsparcia. No i widać, że już mamy ogromne zaopatrzenie. A przed chwilą było gotowe. A nie, to jest upgrade. Tutaj mamy tylko zaopatrzenie. Ej, to nie jest tak źle. No dobra, no 49, bombelek rośnie. Gdybym gdzieś tu lotnisko za wcześniej sobie strzelił, no to byłoby jeszcze lepiej, byśmy mieli wsparcie dzięki powietrza. O, mają za dużo dywizji, ciekawe. Ale już nie mamy tej kary, że przeciwnik ma deszyfrację i dzięki temu zna nasze plany, więc jest naprawdę ładnie. Już to się nazywa Blitzkrieg Państwa Islamskiego. To mi się podobało, to było fajne. Ej, co jest? Co to miało być? Zanim jakąś prowincję jedną zajęli po omacku.
No dobra. Możemy tego pana tutaj z powrotem rzucić. Niech on sobie. To będzie nasz desantowiec, który umarł. Dobra, dziękuję, panie umarł. Dobra, ty tam przygotuj dalej chłopców do desantu, a ta armia niech zajmie tam jedną prowincję i zaraz czołgi z powrotem przerzucimy na front. I co, atak się powiódł, nie powiódł, to oni się wycofali, co to się dzieje? Ej, właśnie, patrzcie, bo Mozambik graniczy z Zambią, jak tu się wbijemy, będziemy mogli wejść od tyłu do Mozambiku. Ej, to nie jest głupie, to nie jest głupie, to wcale nie jest głupie. Dobra, wy tylko trzymacie linię frontu, wy tu macie tylko się utrzymać. Dobra, poproszę wszystkie dywizje tutaj. Nie wiem, czy nie będzie za dużo tych dywizji. No... Myślę, że styknie. Myślę, że jakoś przeżyjemy. Dobra, raczej się obronimy, a nie atakują. To moglibyśmy tą jedną dywizję popchnąć. Ej, dawaj mi te dywizje. Mam dla nich zastosowanie. Wybierzmy wszystkie. Niech one się tutaj gromadzą powolutku. Czy tu drogę trzeba naprawić? Oczywiście, że tu drogę trzeba naprawić, więc trzeba ją oczywiście dać... Nie no, może Ugandę nie, bo Uganda nas nie interesuje, ale Kenię trzeba będzie naprawić jak najbardziej. Dobra, więc teraz robimy tak. Daj mi... czołg, niech tutaj idzie. I połowa dywizji piechoty. Czyli 7 powiedzmy. No połowa z 13 to nie będzie, ale zawsze coś. Dobra, tu raczej się przebijemy. Zrobimy sobie korytarzyk, kiedy wy będziecie płynąć. Jak to nie dotarły na plan? Co? Wy już płyniecie, leci desant. Jej, idealnie się w czasie zgramy. Patrzcie, będzie desant tutaj. Przebijemy się korytarzem tutaj i zluzujemy tak linię frontu, że będziemy, że nasze główne dywizje będą mogły się przebić. No normalnie jestem genialny, jestem geniuszem, jestem alfą i omegą. Tylko tobie bym, kolego, zmienił kolor, bo mi się zaczniesz mylić. Mamy dwie fioletowe armie. I tobie, kolego, też. Ty jesteś naszym kozakiem. Tak jak Erwin Rommel był kozakiem w III Rzeszy, miał czerwony kolor, tak samo ty jesteś kozakiem, masz czerwony kolor. Super. No nie, no nie gadaj, że się nie przebijesz. No naprawdę, no wstyd. No miałeś się przebić, a tu trzy dywizje cię zatrzymały. Naprawdę. Naprawdę. No problemy z opatrzeniem. No dobra. No przyznaję, możesz mieć problem, no ale nie aż takie. Dobra, nasz desant na szczęście płynie. Na szczęście. No przebijcie się, naprawdę, 69. Dacie radę. I believe, you can, yes, you can. O, 70%, od razu lepiej. Dobra, w obronie jesteśmy nie do zdarcia, tylko w ataku nam nie idzie. Trudno, dobra, te dywizje tutaj sobie jadą. Dorzucam kolejną armię, to jeszcze gorzej, pogorsze sytuacja. No nie, już widzicie, że tylko na jednego nam brakuje, więc nie jest tak źle. Nie jest tak źle i ten desant się odbije czy wygra? To jest pytanie numer jeden. Mają generała, mają 10 dywizji. Tutaj powinno być pusto. No dobra, mogą mieć coś w stolicy, no ale tutaj... Wątpię, jak sytuacja jest taka ciężka na froncie, wątpię, żeby coś tutaj trzymali. Wow, i trzymają, jedna dywizja atakuje po... Tu, ale te 9 dywizji może zaatakować od tej strony. A nawet jedną dywizję mogę być taki sprytny, żeby podesłać tędy i tędy. O, no i od razu lepiej, zajmiemy im stolicę, może skapitulują z całą armią na froncie. To by było ciekawe, to by było naprawdę... O, widzicie już jakieś ruchy wojsk, są, wycofują chyba, czy nie, bo widzę, że... Nie, nie wycofuję. No dobra, ale stolicę raczej zajmiemy, mam nadzieję. Atakujemy z dwóch kierunków, zaraz trzeci wejdzie, to jakiś młody generał, lol. Marcus Wilson. Okej, dobra, mamy chyba ostatnią technologię do deszyfracji. Tak, moglibyśmy zacząć robić atom, ale to jest 700 dni, ja potrzebuję innych rzeczy. Jak to wygląda przemysł, bo dawno do przemysłu nie zaglądałem. W sumie nic nas jeszcze nie interesuje, to dobrze. Bataliony wsparcia. Zróbmy sobie tutaj inżynierów 210 dni. Cały czas robimy doktrynę? Tak, cały czas robimy doktrynę, na spokojnie. No i zajmiemy im stolicę, no i bardzo dobrze. Ile wy macie jedności narodowej? Wy jedności narodowej macie 78, czyli to nie jest tak dużo, jakby się mogło wydawać. Dobra, super. Chłopie, ty możesz tu już się zatrzymać. Dobra, i teraz wy puszujecie w tę stronę. Zrobimy im totalną anihilację kraju. Super. Na pewno wasza jedność na ten... No, czy już prawie połowę stracili, ale jeszcze nie skapitulują. Dobra, czy my wygraliśmy tutaj? Nie, chyba znów się odbiliśmy na nasze nieszczęście. Dobra, czy oni wycofali część dywizji? Mają taki wyłom w kraju, że raczej mogliby wycofać. Czekaj, ty kozaku, możesz już puszować na maksa. Może coś z tego wyjdzie. Okej, tutaj drogi się powoli naprawiają, bardzo dobrze. Ale sytuacja nie jest naprawdę, jest naprawdę korzystna. Mordo, idź tutaj. Ty się broń na razie, chciałem, żebyś atakował, ale akurat zaczęli się atakować. Dobra, ty się tutaj wybroń. Jakoś to będzie wyglądać. No i co, luzują linię frontu? No nie, cały czas tutaj chodzą w te i we w te, jak głupi. Spróbuj atakować. Wszyscy mają mieć na maksa teraz plan, bo widzę, że jest naprawdę nieźle. Okej. I nie przebijesz się. 62, 63...
No przebij się, no proszę, tą jedną prowincję zdobądź, będziemy z nim graniczyć i ty się zajmiesz tutaj zajęciem Zambii, a ta pomarańczowa armia, no nie, nie przebijasz się, nie ma bata. A, chyba trzeba ich wycofać, bo tylko niepotrzebnie będą mieli zaopatrzenie zżerać te 13 dywizji. Ale to są czołgi. Wolne fabryki! Uwielbiam, uwielbiam. Dobra, co ja głównie potrzebuję? Widzę, że potrzebuję głównie artylerii. Więc tutaj rzucimy kolejną linię artylerii. Poproszę artylerię. Ciężarówek zaczyna mi brakować, fajnie. To mi się podoba, naprawdę mi się to podoba. Okej, okay, 10 dywizji będzie puszczować, fajnie. Tu już ma... O, już musieli sprowadzić, bo była tylko jedna dywizja piechoty, a jest jedna dywizja czołgów, ale czołgi są żałosne w obronie, więc jest dobrze. No, no i widzicie, patrzcie, pusta prowincja, można, można. Wow, ale oni nas atakują, nas właśnie wypchnęli z prowincji. Dziwnym powodem, nie wiem dlaczego. Wiecie co? Wycofajmy te, 13 dywizji, tylko czołgi gdzieś rzućmy. Kto nie ma armii? Ty, fioletowy gusiu, dostaniesz czołgi. Dobra, ty masz swoje czołgi, tak? Ej, miałem 8 dywizji czołgów, gdzie one znowu poniknęły? Tu jest jedna, tu są 3, 4... No kto znowu stracił te czołgi? Co to jest do cholery, że oni tracą te czołgi? Cholera jasna. Dobra, nieważne. Ty się tutaj zajmujesz terytorium? Tak, czemu ty się jeżeli ta dywizja się tu wycofa, a to jest moje, to ona przestanie iść. Jezus, ile wy tu macie fabryk, ja pierdzielę. Ale masakracja, anihilacji. Dobrze, dobrze, idziemy. Gdzie wy teraz macie stolicę? Aha, nie macie stolicy. No tak też można. Okej, okay, dobra, przebijamy się. Na spokojnie, powolutku. Te dywizje wycofuję stąd, bo one zżerają tylko zaopatrzenie, więc na północ. Widzę, że Kong jakiś tej dywizjami maszerował przed chwilą. Interesujące. Okej, okay, dobra, przebiliśmy się. Super, super. Naprawdę jest nieźle. Naprawdę to mi się podoba, co my zrobiliśmy. Ten desant był genialny. Gdyby jeszcze oni się tutaj przebili, to byłaby normalnie anihilacja. No, ale zaopatrzenie niestety panów zatrzymało i na tym się skończyło. Niestety. Dobra, chodź tutaj. Nie wiem, czemu ty nie walczysz, nie jesteś z nimi razem na froncie. Okej, tu się... Chociaż teraz trzeba uważać, żeby nam pleców nie zrobili. Trzeba będzie... Kiedy ty się skończysz robić? W listopadzie, 20. Dobra, mamy kolejną infrastrukturę, super. Dostaliśmy jedną infrastrukturę, zajebiście. I w 13 innych krajów, tych prowincji, super. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o infrastrukturę? No, nie jest tak źle. Tu mamy nawet dziesiątkę, tu dziesiątkę, no ale to komputer budował, nie ja, tu też dziesiątkę. I tu też mamy niby dziesiątkę, ale ona jest tak poniszczona, ta dziesiątka, że nie ma... atakujesz mnie. Ty mnie atakujesz. Zły ruch. Zły ruch, bo teraz ja ciebie zaatakuję. Dobra, to są te dywizje, tylko ja jedną dywizję bym poprosił tutaj, żeby szła w tym kierunku. Mhm, dokładnie tak. Okej, okay, przydałoby się zdobyć jakiś... Tu jest jakiś port. No dobra. Fajnie by też było was połączyć na wszelki wielki. Okej, okay, no dobra. Nie wygląda to fatalnie. Powiedziałbym nawet lepiej, że wygląda to bardzo, bardzo fajnie. To, co się dzieje. Super. Tylko teraz nie wiem, czy... Mozambik skapitulował. Jej. Mamy to, panowie? Mamy to. Mamy to. Zrozumiałem. Super. To teraz problem jest taki, że właśnie się pokiśkały linie frontu, ale tutaj wam podziękuję za uwagę, do zobaczyska w kolejnym odcinku, gdzie dokończymy tutaj resztki Mozambiku. Znaczy, to są jakieś dywizje, co to jest? No właśnie, Zambia miała tutaj dywizję, dlatego to się zostało utrzymane, dokończymy Zambię i pomyślimy, co dalej. Myślę, że Zimbabwe, Botswana, tutaj te wszystkie kraje bardzo fajnie, żeby przygotować sobie ładną ofensywę na Kongo, które ma... No, liczba tych dywizji jest troszeczkę zbyt przesadzona, jeżeli chodzi o jakiś tam murzyński kraj, ale jeżeli chodzi o ich surowce, czyli co mnie obecnie najbardziej interesuje... Halo, gdzie to są surowce? Halo, surowce. Nie to, nie to, nie to... To, tak, to. No, no zobaczcie, no, to musi być nasze, nie ma bata. No, chociaż południowa Afryka też ma troszeczkę surowców. I 62 dywizje. Ale to moglibyśmy zająć, tu jest... Tu raczej będziecie słabym krajem. No właśnie, 11 dywizji, 8, 9, nie no, Angola tu przesadziła. No ale tutaj te trzy kraje myślę, że mogą być naszym następnym celem, możemy tutaj ładnie się przebić. Dobra, ale tutaj wam podziękuję za uwagę, cześć, trzymajcie się, na razie.